Pom, 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 normalnie nauczyłem się grać na bębnach i elegancko sobie gram, zobaczcie, no, takie bębny sobie kupiłem i sobie gram, ale wiecie co, wpadłem na taki pomysł, przede mną jest akwarium, widzicie je? I tak sobie pomyślałem i sobie zawołałem Alka normalnie i chcę tu wejść, ciekawe czy nam się to uda, czekajcie, nie mogę z tych bębnów wejść, ej, halo, halo, zablokowałem się, o dobra, udało się wyjść, słuchaj Alek, a więc tak, zawołałem cię tutaj po to, nie żebyś przyszedł sobie pograć, zostaw mój komputer w Ale jak spokoju. Chcę pograć w Minecrafta, Dostaw to! Dzisiaj wskakujemy do akwarium i zobaczymy, czy to się nam w ogóle uda. Taki jest pomysł, kiedyś coś takiego widziałem, słyszałem, że normalnie w akwarium da się wejść, tylko trzeba skoczyć z wysokości 20 bloków, także będziemy musieli się wybudować, na dole postawić akwarium i do niego normalnie wejść. Zobaczymy, jak to akwarium wygląda w środku, my się chyba pomniejszymy, czy coś. Normalnie z rybami będziemy pływać, więc będzie ciekawie, widzowie, zostawcie na sam początek łapeczkę w górę, żeby was nic nie ominęło, kliknijcie ją, taką jedną małą niebieską, no weźcie, no nic wam nie szkodzi, a my się przygotowujemy, żeby do tego akwarium wejść. Co nam, Alek, będzie potrzebne, żeby na pewno... Co? No bloki będą nam potrzebne, tutaj chyba masz skrzyneczkę z materiałami, to materiały są przygotowane, Alkowi kazałem przygotować materiały. Po co nam tyle kilofów? Ty nie miałeś tyle kilofów robić. No ale dobra, mniejsza o to. Są, a więc tak, słuchajcie, ej, plan jest taki, żeby wejść do tego akwarium, potrzebujemy też oddychania pod wodą, a kto inny, jak nie wiedźma, będzie miał takie eliksiry. Także Alek, wiesz co robimy? Bierzemy kasę i idziemy do pani wiedźmy. Chodź za mną tutaj tędy. Dawaj, do skrzyneczki, do skrzyneczki. I słuchaj, ja otworzę tą subskrypcję, jak widzowie otworzą subskrybera. Także co, widzowie, idziecie na ten układ? Zostawiajcie jednego subika od każdego i ja wtedy otwieram skrzyneczkę na 3, na 2, na 1 i klikajcie subskrypcja, ja klikam normalnie skrzyneczkę, bierzemy kasiorę, nie wiem, 64? Dobra, 64 dolary, mam nadzieję, że to nie będzie za mało. No, miejmy nadzieję, bo potrzebujemy tych eliksirów naprawdę sporo, także teraz wychodzimy z mojej chaty, a ja się tutaj blokuje. Okej, wychodzimy i idziemy do pani wiedźmy. Chodź tutaj, Alek, za mną. Pani wiedźma mieszka niedaleko mnie. Mów głośnie, bo nie słychać cię. No to musisz mówić, pokaż, gdzie jest ta wiedźma. No tak, idziemy do niej. Idziemy tutaj w tym kierunku, gdzieś ona tu zamieszkała. Nie wiem, ona ma takie dziwne inne drzwi. Ej, chyba tam to jest ten domek, także chodźmy. Faktycznie, no wyrównia się i fioletowy jest tutaj. No bo wiesz, te wiedźmy to są zazwyczaj takie dziwne. Ej, dobra. Stój. Co? A ona jest na pewno okej? Nie zamieni nas w żabę czy w coś tam? Nie, ona jest w porządku, babka. Normalnie kawę z nią piłem. Weź się odsuń, zapukamy. Halo, puk, dzień dobry. Pani wiedźmo, jest pani w domu? Halo. Czekaj, o dobra, otworzyło, przepraszam, nie chciałem pani puknąć. No nie. Dobra. Ja się chowam, nic nam się pani boję. Nie zrobi, proszę panią, mamy taką prośbę jedną do pani, a więc tak, ej, dziwnego ma pieprzyka na nosie, widzisz to? No widzę, tak jakby odstaje jej lekko, no. No dobra, nie obrażaj jej. Nic nie mówiliśmy, pani wiedźmo, potrzebujemy... Nie, naprawdę nic nie mówiliśmy. Eliksirów oddychania pod wodą, czy jest pani w stanie sprzedać nam, zrobić taki eliksir? O, chyba, że tak. Tak. No, dobra, dawaj, to my byśmy potrzebowali tak po 10 sztuk. Ja i Alek, także ile to będzie kosztowało, pani wiedźmo? Zobaczcie, ona ma tutaj eliksiry elegancko poukładane, dobra. Zobaczmy, ile to będzie kosztowało i czy nam wystarczy. Alek, zasłaniasz mi tabliczkę, nic nie widzę, co na niej ona pisze. Okej, sorry, już patrzę. 4 dolary za sztukę, czyli poczekajcie, 8 razy 4 to będzie 32, dobrze mówię? No, coś takie, nie? Tak? No, tak. No, chyba tak. Dobrze, dobra, no. No to po 8. Po 8 proszę, 16 sztuk eliksirów. Wyrzuciłem pani 64 dolary. Akurat tyle miałem, nic więcej nie mam. Także ja 8 eliksirów i ty, Alek, też 8 eliksirów potrzebujesz. Nie zabieraj, nie kradnij, bo nas żabę zamieni. Ale ona zapłaciłeś już przecież, aha. No tak, ale wiesz, samemu tak nie wypada brać, nie? Pani wiedźma nam wyrzuci. No, ja proszę jeszcze. Dobra, mamy już 6, 7, nie, mamy 6. Ej, ja dobra, sam sobie wezmę. A co tam, nie będę się bawił. Okej, ja już mam, Alek, ty też sobie weź. No i chodź, wychodzimy szybciutko. Idziemy teraz po akwarium. Akwarium jest u mnie w domu, na drugim piętrze normalnie i spróbujemy wejść. Ej, jeszcze po mojego brata skoczymy, co? Weźmiemy ze swoją stołą ze sobą? No dobra, to chodź do jego do domu, chodź tutaj. Dobra, w tą stronę chodź. To idziemy na chatę po niego, on mieszka tam w tamtym domku, także szybciutko idziemy po niego, zabierzemy go i normalnie wskakujemy do tego akwarium, zobaczymy, co tam w środku będzie. Jeżeli będzie dużo przyjemności,
przestrzeni, to słuchajcie, wybudujemy tam całą wioskę podwodną i zobaczymy, czy nam się to uda, nie? Czy to jest możliwe. Także, ej, Smajslow, o, akurat drzwi otwarte, wchodzimy jak do siebie. Halo, jesteś tu? Bracie? Smajslow, halo, Smajslow. On ej, się znowu nie jest. Odzywa, ja nie wiem, dlaczego on się nie odzywa. Byłeś u góry tutaj po niego? Gra na fortepianie, patrz. A, gra tutaj, ej, ty tak nie umiesz grać na fortepianie. Weź ten fortepian, zostaw i chodź z nami. Dawaj, mamy zadanie do wykonania. Mamy eliksirów na tyle, że podzielimy się na trzech, bo one są, poczekajcie, na ile minut? Na 8 minut. Dobra, w zupełności no, powinno to wystarczyć. Nie? No tak, to tak. Dawajcie, lecimy teraz. Daj mu Alek dwa eliksiry. Trzymaj Smajslow. Tutaj sobie weź. Ej, a co ty za słomę wyrzuciłeś? Co, ja? Nie, to nie ja. A dobra, może to Smajslow. Okej, to daj mu dwa eliksiry i dawaj do mnie na chatę. Szybciutko biegniemy teraz do mnie na chatę. Idziemy te akwarium położyć na ziemię normalnie i będziemy skakać u mnie z dachu. Zobaczymy, czy nam się to uda, nie? Bo to jeszcze nie jest potwierdzone. I bardzo, bardzo mnie to interesuje. Może akurat i wiecie. A na pewno to bezpieczne będzie, bo jednak wiesz, jak z dachu do akwarium skakać, to tak damy radę, średnio. My jesteśmy. O, w ogóle powiadomienie dostałem, zasubskrybował mnie ktoś. Dziękuję widzowie, że mnie subskrybujecie. Widzę, że zadziałało. Okay. Ja też jestem subika, mi też wystarczy subika. Dobra, czekaj, ja biorę akwarium i bierzemy jeszcze bloki. Alek, weź trochę bloków sobie, ja wezmę czerwone, widzę, i niebieskie przygotowałeś. No to ja akurat. Biorę niebieskie. Dobra. I kilofy sobie weź. Kilofy wezmę sobie trzy, resztę niech weźmie Smajslow, bloki też. No i co, idziemy na dół, musimy ustalić miejsce, skąd będziemy skakać. Myślę, że ta tutaj wysokość byłaby dobra, to gdzieś na oko 20 klocków, co nie? Dobra, ale jesteś pewien, że to zadziała, bo jak nie, to tak średnio będzie, nie? Tak, zadziała, zobacz, akwarium ładnie, elegancko tu jest położone, rybki w środku pływają, spróbujmy się do tych rybek dostać, także masz bloki, weź się podbuduj do góry, dawaj tutaj koło mnie, dobra. Budujemy się na dach, dawaj Smajslow, masz tutaj bloki jakieś dirtowe, pozbieraj sobie i buduj się razem z nami, do góry, Smajslow, dawaj. Tak jest, lecimy. Idziemy na sam dach. Ej, liczyłem i wiesz co? Wyszło mi koło 20 bloków, czyli się zgadza. Tak jak mówili, tak trzeba zrobić. Tutaj na dole mamy akwarium, no i co? Zeskakujemy, Smajslow, dawaj tutaj. Co, skaczemy dawaj, wszyscy? Smaj, nie, skaczemy, no, ej, na robimy trzy, pojedynczo, na nie, Alek, słuchaj. Robimy pojedynczo, no. Ja lecę jako pierwszy. Ty lecisz jako drugi i Smajslow leci jako trzeci, dobra? Nie, ja jednak się cykam. Skakać pierwszy, weź może Smajslow. Tak jest, Smajslow tutaj narwany, no, Smajslow, zobaczcie. Próbuj, on no. Pierwszy skacze i bum! Wow, ej, wleciał do akwarium! Udało się! No faktycznie. Dobra, ty, to teraz twoja kolej, dawaj, chcę zobaczyć, jak ty skaczesz, no. No dobra, to czekaj, 3, 2... Jeden! I lecisz! Bum! Zobaczcie, Alek jest! Ej, wpadł do akwarium! No dobra, no to skoro im się udało, to i mi powinno. Oni skakali stąd, no to ja teraz też skaczę. Za 3, za 2, za 1 i lecę do akwarium! Wow, ej, wlecieliśmy, jesteśmy pod wodą. Przemek, czekajcie, szybko, ej, pijcie miksturę pijcie, szybciutko. No. Tak jest i od razu lepiej. Od razu widzimy wszystko i oddychanie mamy na 8 minut. Okej, to powinno wystarczyć w razie co mamy drugie. Ale jak zrobimy domek sobie pod spodem. Ej, ciekawe, czy w domku normalnie będzie powietrze. Poczekajcie, spróbuję tutaj wpłynąć. Zobaczcie, jak tu jest w akwarium. To dosyć spore jest. Normalnie no. Są domki jakieś villagerowskie. Ej, ciekawe, jak z rybami. Czy są jakieś rekiny, czy nie? Zaraz wszystko sprawdzimy. Ej, powietrze mam. Ej, ja też mam powietrze, wszedłem do domku villagerowskiego. Chodź tutaj, normalnie możemy tak? Wejść. Dobra, to idę. Ty, tyle faktycznie. Tych eliksirów nie było potrzebne. No ale dobra, już kupiliśmy, to kupiliśmy. Słuchajcie, teraz musimy na szybko wybudować swój dom. A więc tak, Alek, ty budujesz swój dom, ja buduję swój i Smajslow swój. Smajslow tu jest? Tak, jest. Smajslow, ogólnie patrzy, co się tutaj domek. Robi. A więc no, tak, ej, Alek, ja tutaj robię swój dom, a ty nie wiem, gdzieś obok mnie możesz ja zrobić, co? Ja zrobię, no czekaj, tutaj tak bliżej ciebie zrobię, dobra? Dobra, ja już zaczynam, będzie elegancki, ładny dom, zaraz będę miał powietrze, normalnie będziemy mogli tutaj funkcjonować. Ej, nawet nie wiedziałem, że tak się da normalnie wejść do akwarium. Gdyby nie mój pomysł, to byśmy nigdy tego nie odkryli, co nie? No powiem ci, że póki Smajslow nie skoczył, to ja nie chciałem skakać, nie? No ja się trochę cykałem, nie? Ja chciałem jako pierwszy, ale później pomyślałem, a jak się coś stanie i wiesz, zginę może, to mówię, nie, dobra, puszczę kogoś przodem, niech ktoś wypróbuje i wtedy dopiero, nie? No i widzisz... Smajslow skoczył. No, Smajslow skoczył, było wszystko w porządku, no to ja za nim skoczyłem i okazało się, że to działa. Dobra, ja już prawie dach mam tutaj, znaczy robię jeszcze, ale elegancko idzie tutaj budować, bo normalnie możemy się podnaszać, nie musimy
latać ani się podbudowywać do góry, tylko... No, to na gejmodzie, nie? Tak, tylko pływamy sobie, tylko bloki się kończą, nie? Jeden problem, ciekawe, czy wystarczająco dużo bloków wzięliśmy. W razie co Smajstą ma jakiegoś dirta, to będziemy od niego pożyczali, ale na razie jeszcze mam tych bloków. A jak tam u ciebie, Alek? Ja sobie taki mały dom buduję. Tylko tak sobie pomyślałem, że będziemy potrzebowali gąbek, żeby wysuszyć te domy w środku, bo tam dalej woda będzie. Nie, ja myślę, że nie. Jak odetniesz dach, zrobisz, to powinno nie być wody. Aczkolwiek nie wiem. Chyba, że bloki się poustawia, a później się je porozbija. Za chwileczkę zobaczymy, czy będzie powietrze, czy też nie będzie tego powietrza. Także ja już zabudowuję sobie daszek elegancko, ładnie, pięknie. Podoba mi się to. Chyba nie, chyba będzie pod nim woda. Co? Ale szybko budujesz strasznie. Ja dopiero ściany stawiam. No bo ja to jestem, wiesz, ja to zawodowy budowlaniec. Ja już tu parę lat działam w Minecrafcie, buduję i te sprawy, nie? Dlatego mi to tak szybko zwinnie idzie. No to rozumiem, to ty jesteś tutaj zaawansowany, taki początkujący trochę jestem. Tak, oczywiście, dokładnie tak jak mówisz. I rzeczywiście ty mówiłeś, że będzie woda w domku i jest woda w domku. Musimy ją jakoś zwalczyć. Może Smajstą ma jakieś gąbki. Smajstą, halo, potrzebujemy twojej pomocy. Masz może Smajstą jakieś gąbki? Może on pomyślał, czy nie pomyślał? No nie wiem, właśnie zaraz zobaczymy. Smajstą coś tam widzę, buduje też. Będzie miał farmę w środku domku. Ty, ja ci powiem, nie, gąbki. woda ginie, nie trzeba gąbek, tak. Jest, udało się, nie potrzebujemy gąbek. Normalnie zabrało mi wodę. No czekaj, to teraz ja zrobię dach, bo już kończę i zobaczymy, czy u mnie też tak samo będzie. Zadziała tak jak u mnie, zobaczysz, ja już się zamykam na razie z domkiem, muszę jakieś drzwi potrzebuję, ale nie wziąłem, będę musiał wziąć od jakiegoś villagera czy coś takiego, na razie niech spłynie tutaj woda, no i łopaty też nie wzięliśmy, niestety piasek muszę teraz kopać sobie kilofem, no ale to nic, dosyć szybko to idzie, zobaczcie, jesteśmy w akwarium, jestem pod wodą i normalnie mam powietrze, więc super sprawa, elegancka chyba. Tutaj zamieszkamy na stałe, co? No, możemy tak zrobić, tylko czekaj, bo ja nie mam w ogóle dachu jeszcze. Czego? Dachu nie masz. No, bo ja wolno buduję, czekaj. A może ja ci pójdę pomóc, co? No, to chodź, pomóż mi. Czekaj, ale zamienimy się wtedy blokami, ty mi dasz trochę niebieskich i ja ci dam trochę czerwonych. Słuchaj, zrobimy sobie kolorowe domki, co ty na to? Znaczy no ja dobra, w środku sobie dam tak tutaj na dole, na podłogę niebieski kolorek, a czerwony będą ściany. Teraz muszę jakoś stąd wyjść, nie wiem, czy mi się uda stąd wypłynąć. Ej, schodź woda, miałeś rację, faktycznie. Ale co? No woda schodzi, ten, normalnie. No mówiłem ci, a co myślałeś, że ja cię kłamię? No, trochę, odrobinę, tak delikatnie. O, ty mały wredny. Dobra, czekaj, już idę ci pomóc. Szybciutko wychodzimy. Ja jeszcze sobie drzwi od jakiegoś villagera wezmę. Nie schodzi mi jednak, o nie. Nie, pomóż, zejdzie pomóż. Ci, zejdzie, tylko zakryj dookoła ściany i normalnie ci woda zejdzie. Mi zeszła. A, no dobra, to taka technologia. Tak, no, tak, okay. Tak, a ja próbuję tutaj rozłupać drzwi, ale chyba nie dam rady, będę musiał sobie zrobić siekierkę. Rozbijmy drewno. Weź po prostu do środka domu i wtedy rozwal te drzwi. Myślisz, że to tak działa? No, bo pod wodą się wolniej niszczy, a jak jesteś na powietrzu, to się szybciej. Tak, ale ja kilofem próbuję je rozwalić i nie daję rady, słabo mi to idzie. Dobra, słuchaj, ja ci pomogę, lecę już na pomoc. Dawaj, dobra, tutaj do mnie, jestem normalnie u villagera. Aj, no nie, blok mi rozwaliłeś, czekaj, muszę rozłupać ten blok. I mam. A jak ty to zrobiłeś? Rozwaliłem blok pod drzwiami. O ty, mały, wredny, dobra, to teraz oddawaj mi te drzwi. To teraz to są moje, weź te nie, kolejne. Oddawaj ja mi te drzwi. Ja ale to już, bo, nie, bo ci dom rozwalę. Chałupę ci rozwalę, normalnie widzowie, jak on mi nie odda tych drzwi, to ja mu chałupę rozwalam. To jest jego chałupa i ja mu ją rozwalę. Dawaj te drzwi, oddawaj je. Okej, to rozwalaj. Nie, no oddawaj mi, to były moje, ja sobie czekaj, je znalazłem. Ja to już postawiłem je. Nie, już no dawaj, późno. Dawaj mi je. Już postawiłem je. Nie będziesz miał, ja ci nie popuszczę, normalnie rozwalę ci to, zabieram sobie drzwi normalnie na chatę rozwalasz do siebie. Dobra, ty Alek, tak możesz bawić sobie wziąć od innego villagera. No, ty to też mogłeś tak samo zrobić, co od innego wziąć. Ale nie, bo ja już tam byłem w tym domku. Dobra, dobra, dawaj, zamieniamy masz się blokami, bo ja potrzebuję niebieskiego normalnie ten. No jak to się mówi? Bloku. Ja już nie chcę stąd zamieniać. No dawaj, masz tutaj bloki, nie denerwuj mnie. Masz tu bloki. Ja na poważnie, Alek, na poważnie, dawaj mi te bloki niebieskie. Co ty zrobiłeś? Ej, co jest, Gradek? Kto we mnie strzela? Ej, tu ktoś strzela! Zobaczcie! Tu są jacyś dziwni villagerowie! Zaraz padnę, Houston, potrzebuję pomocy! Alek, wracaj! Gdzie ty jesteś? Gdzieś żeś się podział?
No, mnie nie ma. Dawaj, dawaj, tutaj szybko, raz, dwa, odwróć się i wskakuj do tego akwarium z powrotem, musimy ich rozwalić. To są jakieś dziwne stworzenia, które mają pistolety i zabierają bardzo dużo życia. Dobra, ja tutaj wszystko sobie elegancko poukładam, słuchajcie. Dobra, jestem, szyję. No to dawaj tutaj do mnie, do domku, szybciutko, dawaj. Biegnę, płynę, wszystko naraz, czekaj, już. Majsto, dawaj też, potrzebujemy jedzenia oraz potrzebujemy jakiejś broni, żeby rozwalić normalnie tamtych zbirów, którzy do nas strzelali, co nie, ale... Ale jak oni pod wodą strzelają? Przecież bronie nie działają pod wodą. No dziwna sytuacja. Ty, dawaj, tu jak on ma? Majsto, chodź tutaj do nas. No ty nie pamiętasz, jak twój własny brat się nazywa? Zapomniałem, bo normalnie jestem w takim szoku, że te chłopy do nas strzelały. Ej, Alek, masz coś do jedzenia? Bo ja niestety nic. Mam butelki, chcesz? Jaką butelkę? Puste butelki to sam se zjedz. Ty, nawet perkusję z chaty wziąłem, zobacz. No i eleganckie bębny sobie tutaj są. Alek sobie gra. O, i Smajstow nawet przyszedł. Ej, Smajstow, potrzebujemy czegoś do jedzenia. Masz jakieś kurczaki albo coś tego typu? To weź, dawaj mi te kurczaki. Dawaj, bo ja głodny jestem strasznie. I oczywiście, potrzebujemy jeszcze zbrójki. Masz dla mnie jakąś zbrójkę? Musimy iść i rozwalić tamtych zbirów, którzy nas zaatakowali. No, trzeba się obronić, trzeba teraz to akwarium wziąć i naprawić. Dokładnie tak, Alek, odsuń się, ja biorę pierwszy, ubieram się cały, no i potrzebujemy jeszcze jakiejś broni. Poczekaj, już ci daję, Alek. Już ci daję, już ci wyrzucam na spokojnie, trzymaj, siup, masz tutaj, a skąd to ma tyle diamentowych tych wszystkich? A bo to jeszcze dla niego było, dobra. A spodnie dajcie mi, spodnie. Trzymaj, wyrzuciłem ci wszystko elegancko, ładnie, pięknie. No to co, idziemy na walkę ze zbirami, tylko potrzebujemy mieczy. Ej, Smajstow, masz może jeszcze miecz? Byłbym wdzięczny. O, wyrzucił tu jeszcze spodnie Alkowi. Ale mieczem chyba nie damy rady, wiesz? Musimy mocniejszą amunicję, bo on ma pistolet, a my nie, wiesz? Dobra, to nic, damy radę. Damy radę, uwierz w siebie, Alek, wychodzimy i idziemy na walkę. Idziemy na pojedynek z tymi zbirami. O, stoi tam, od tyłu jakoś do niego trzeba podpłynąć. To są zombiaki teraz, ty. Jakie zombiaki? Oni strzelają do nas. Ale to są zombie żołnierze teraz. Smajstow, musisz nam pomóc. Poczekajcie, Smajstow jest chyba u góry. Ej, jest coraz więcej. Co jest grane? Nie, on jest za nami, tutaj jest. Jak to? A, tu jest, dobra. A jak to ich coraz więcej jest? Ja widzę ich u góry. Tam są jakieś ryby i jakieś zombie zbiry. Ej, strzela do mnie tam. On ma powietrze normalnie. On tu zamieszkał w akwarium. Musimy go rozwalić. Dawaj, podpłyniemy. O, jabłka jeszcze wypadły z czegoś. Coś on rozwalił i normalnie jabłka z niego wypadły. To dawaj, chodź, pomożesz mi. Czekaj, chodź. W razie w spawn pointa sobie zapisz i lecimy. Lecimy z nim. Lecimy do niego. Dawaj, 3, 2, 1 i na niego, Alek! A masz, zbliżę! Ej, tutaj normalnie stoi sobie. Ała, uderzył mnie. Dawaj go. Dobra, rozwaliliśmy go. Tak jest, daliśmy radę, udało się. Ej, tu villagerowie z zombiakiem sobie stoją. Co jest grane? Ej, szkielet, creeper! Dawaj, rozwalaj. Wow, wybuch! To był creeper, widziałeś to go? To był creeper, no, a tu drugi zombiak jest. Oni uwięzili tego biednego villagera, ale na szczęście on przeżył, nic mu nie jest. Uratowaliśmy go. Słuchaj, panie villagerze, my uratujemy pańską wioskę. Proszę sobie odbudować tu wszystko. Ja panu bloki wyrzucę, proszę bardzo, zadbam o pana. My idziemy rozwalić resztę zombiaków. Gdzie oni się podzieli? Halo, zombiaki, no na górze chyba są, wiesz? Wypłynęli. Dawaj do nich, ej, może z nimi wygramy. Rybki tu są. Ej, szkielet. Zostaw rybki. Rybki nie żyją, my też musimy coś jeść. O da, załatwiłem. Dawaj w górę. O. Idziemy do góry normalnie po tego zombiaka, który stoi sobie tam na górze. Zobaczcie, on pływa na samej górze akwarium. Dobra, płyniemy do niego. W ogóle pierwszy raz jestem w akwarium. Zobaczcie, jak ta wioska cała wygląda. Wow. I nigdy nie wiedziałem, że w ogóle ktoś go zabił przede mną. Na hita go załatwiłem. A to ty go załatwiłeś. Dobra, wszystko jest w porządku. Słuchaj, to chyba wszystkie zombiaki, co? No mi się wydaje, że tak, to co teraz? Dobra, super, uratowaliśmy ich wioskę, słuchajcie, normalnie w podwodnym akwarium, no i my tu chyba zamieszkamy. Alek ma już swój dom, ja mam swój, no i Smajstow też ma swój. Powiem wam, że my jeszcze rozbudujemy te wioski, no i chyba tu zamieszkamy na jakiś czas. A co wy o tym sądzicie, widzowie? Mamy tu zamieszkać czy nie? Możecie napisać w komentarzu, dać znaka, no i oczywiście wbić na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagrama. Do Alka też możecie wbić tam na kanał, sobie zostawić subskrybera czy cokolwiek. No i co? Ten odcineczek będzie już się już kończył, także ja się z wami żegnam. Do jutra, na razie, cześć, a my, Alek, Smajstow, chodźmy do mojego domu, pomożecie mi wybudować jakiś ekstra fajny domek, bo ja tu zamieszkam na dłużej.